Witam z powrotem na moim kanale, na kanale Shaolin. Dzisiaj omówimy sobie taki dział zwany Reszta Świata. Mam tu na myśli nową spółkę Rio Tinto, spółkę surowcową. Jest to brytyjsko-australijskie konsorcjum, które działa od 1873 roku. Rio Tinto zajmuje się przetwarzaniem i wydobyciem surowców, między innymi takich surowców jak rudy żelaza, rudy miedzi, w mniejszym stopniu srebro, złoto, nikiel, diamenty. Zajmuje się też handlem uranem. To spółka, która ma międzynarodowy charakter, posiada swoje oddziały i kopalnie na całym świecie. Jest notowana w kilku miejscach, zaczynając od Australii, australijska giełda papierów wartościowych. Następnym miejscem jest londyńska giełda papierów wartościowych i nowojorska giełda papierów wartościowych. Spółka swoją nazwę zawdzięcza od rzeki Rio Tinto w Hiszpanii. W początkowym okresie była to kopalnia należąca do rządu Hiszpanii, ale ze względu na nieudolność oraz słabe możliwości rozwoju rządu Rio Tinto została sprzedana kolejnym firmom. W XIX wieku Rio Tinto należało nawet do rodziny Rothschildów. Rio Tinto to firma, która ma bardzo duże perspektywy dywidendowe. Co roku zwiększa swoją dywidendę, a w niektórych okresach jeszcze dodatkowo dodaje dodatkowe dywidendy w każdym roku. Przez ostatnie 5 lat można powiedzieć, że dywidenda wynosiła od 9 do 11%, więc jest to bardzo wysoka wartość. Oprócz superlatyw, Rio Tinto ma też ciemną stronę. W roku 2020 Rio Tinto zniszczyło zabytkową jaskinię w Australii. Doprowadziło to do tego, że wybuchła afera medialna związana z tą sytuacją i Rio Tinto musiało ustąpić, między innymi przeprosiło za swoje zachowanie. Tworząc nową kopalnię w tamtym miejscu, zniszczyło jaskinię. Po tej sytuacji CEO firmy podał się do dymisji. Według mnie zachował się bardzo honorowo, gdzie w współczesnych firmach nie jest to częsta praktyka. Rio Tinto ma też wiele afer. Jeżeli ktoś będzie chciał, to znajdzie w internecie mnóstwo informacji na ten temat. Między innymi doprowadziło to też do takich sytuacji, że rząd norweski, który posiada swój słynny fundusz norweski na rzecz swoich obywateli w przyszłości, wyrzucił tą swoją firmę Rio Tinto, spółkę, ze swojego portfolio. Teraz przejdziemy do naszych wskaźników. Zaczniemy od dividend growth, 5-letni. Dividend growth 5-letni 23,65%. Bardzo dobra wartość. Kolejny wskaźnik to zadłużenie. Zadłużenie Altman Z-Score 3,99, powyżej 3 jest super, jest bezpieczna spółka. Ciężko uwierzyć, że zbankrutuje, tak w skrócie. ROE 35,33, powyżej 20 to są dobre spółki, 35,33 to jest dobra wartość. Następnie wartość dywidendy w poprzednim roku 8,56%, też wysoka wartość dywidendy. I na koniec przejdziemy sobie jeszcze do ceny. Cena jest wysoka ze względu na to, że wartość surowców ogólnie wzrosła. Generalnie spółki surowcowe charakteryzują się tym, że jeżeli surowce wzrastają, często też
ceny danych spółek też wzrastają. Tutaj mamy w najniższym okresie, gdzieś 2015 rok, cena była około 22 dolarów. W tej chwili jest 80. I to wszystko dzisiaj na tym kanale. Żegnam. Shaolin.